Jest nas masa, tak jak widać. Po ustaleniach z panami i policjantami ustalona jest trasa przejazdu. Zaznaczam, obowiązują zasady ruchu drogowego. Jedziemy prawym pasem. Co do stanu technicznego pojazdów naszych, chyba nikt nie ma zastrzeżeń. Trzeźwość to na pewno jest, wszyscy trzeźwi. Kolejna sprawa, jeżeli w pojeździe jadą dwie osoby, to mam nadzieję, że pojazd jest zarejestrowany na dwie osoby. Nie robimy przejazdów w liczbie większej niż określa dowód rejestracyjny. Wszyscy. Będziemy wyjeżdżać o godzinie 11. Jedziemy w kierunku Bierunia. W Bieruniu na rondzie nawracamy. Jademy w kierunku Tychów. Po ustaleniu z policją na rondzie pierwszym na stacji BP. Panowie policjanci zabezpieczą przejazd na skrzyżowaniu Oświęcimska Długa. Następnie zabezpieczą przejazd płynny ulicy Beskidzkiej i Sikorskiego. Także jedziemy, nie wyprzedzamy się, stosujemy się do wszystkich znaków i sygnałów drogowych. Jeżeli jedzie pojazd uprzywilejowany, chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, co trzeba robić. Nikt nie przerywa kolumny. Jeżeli się coś zepsuje, zepchać, pomóc jeden drugiemu. W całym kraju protestują rolnicy, są blokady obwodnic dużych miast i przejazdy kolumnami traktorów, które powodują spowolnienia w ruchu drogowym. Jakie są główne żądania gospodarzy? Przede wszystkim żądamy wstrzymania przez Komisję Europejską procedowania pomysłów klimatycznych i ekologicznych ograniczających produkcję rolną. To jest, uważamy, rzecz podstawowa. Hodowcy i plantatorzy zwracają również uwagę na spadek opłacalności ich produkcji. Więcej na ten temat zaraz po aktualnościach w magazynie W Samo Południe. Wypadki, bo wiemy, że jest wypadek w tej chwili na DK1, ale panowie policjanci się starają, żeby to ogarnąć jak najszybciej, uprzątnąć to, żeby był płynny ruch. Proszę Państwa, chcieliśmy też przeprosić za utrudnienia spowodowane naszymi działaniami dzisiejszymi, ale jak wspomnieliśmy, jest to chyba jedyna forma, żeby zwrócić uwagę, że tak powiem, całego społeczeństwa rządzących i w kraju, i w Europie. Nie jest to protest polityczny, nie jest to protest przeciwko komu, tylko chcemy zwrócić Państwa uwagę na problemy piętrzące się na polskiej wsi, a jeżeli piętrzą się na polskiej wsi, będą piętrzyć się dalej w gospodarce, w transporcie, w produkcji przemysłowej. Także z naszej strony i wszystkich tutaj zgromadzonych rolników chcieliśmy przeprosić, ale niestety musimy reagować i, że tak powiem, mam nadzieję, że jest to w miarę łagodny i zauważalny przekaz dla Państwa. My robimy taki przejazd dwu-trzykrotny w zależności od czasu. Czas, tak jak powiedziałem, od godziny 11 do 15. To wszystko zależy od przebiegu, że tak powiem, dzisiejszej akcji, jakie będzie odzew rządzących i w kraju, i w Europie, no bo niestety, ale no musimy sygnalizować, że jest ten problem i jeżeli będzie, że tak powiem, dalej temat, brzydko powiem, lekceważony, będziemy podejmować dalsze kroki i będziemy dalej blokować, protestować. Jeżeli mówimy o zdrowej żywności, my jako rolnicy europejscy, polscy, produkujemy według standardów, że tak powiem, które obowiązują w Unii Europejskiej. Mamy określone technologie, określone środki i według tego produkujemy. Jesteśmy kontrolowani, a tylnymi drzwiami wpuszcza się do Polski, a w konsekwencji dalej na rynek europejski, żywność, artykuły rolno-spożywcze, zboże, rzepak, kukurydzę, wyprodukowane w jakości, że tak powiem, nieeuropejskiej. Wprowadza się, byliśmy właśnie tutaj z kolegami w ubiegłym roku w kwietniu na granicy, widzieliśmy jak to wygląda. 2-3 lata temu pszenica była na poziomie 1500, w tej chwili jest 600-700 zł, nawozy zdrożały o 300%. że tak powiem, i tak tutaj duży ruch. My jedziemy, my będziemy przejeżdżać, nie blokujemy, nie ma mowy o całkowitym zablokowaniu przejezdności DK44 czy DK1. My pojedziemy całą kawalkadą około 90 pojazdów rolniczych, tak jak pani tutaj widzi, się zgromadziło. Dziękuję. Ten strajk, popieramy rolników w całej Polsce i proszę o poparcie naszych mieszkańców w tym temacie. Nie może być tak, że rolnicy, że ludzie z Brukseli decydować będą o tym, co produkują rolnicy i czy sprowadzane jest zboże i produkty rolne spoza Unii, żeby nasi rolnicy tracili. Rolnicy walczą o nasze zdrowie, bezpieczeństwo. Jestem z wami i popieram was. Proszę o tych mieszkańców. Szczęść Boże. Szczęść Boże. I oglądacie telewizję Tychy. Tak jest, oczywiście. Najlepszą telewizję w Tychach.